odnaleźliśmy też w hotelu Marriott. Mercedesa SQP. Mhm. Bardzo drogi samochód. Ten samochód kosztował około 200 tysięcy, 250 tysięcy euro. Mhm. Może nawet więcej, bo był doskonale wyposażony. Tym samochodem został porwany Białorusin na Ukrainie. Samochód odnaleźliśmy. Słuchaj, co się dzieje. Ale to był hit z tym autem. Samochód, już miałem papiery, żeby go odebrać z policji. Samochód stał na parkingu strzeżonym w hotelu Marriott. Ktoś złośliwie wiedział, że ja ten samochód odnalazłem. Zadzwonił na policję i powiedział, że w hotelu Marriott jest bomba. Ewakuacja wszystkich ludzi. I to w tym samochodzie. Samochód ściągnęli. Ściągnęli go na plac apelowy. W Szczęśliwicach. Ja mówię, panowie, ja mam klucze do tego auta. Jesteśmy go w stanie otworzyć. Ja biorę na siebie odpowiedzialność. Jak coś pójdzie, jak coś pójdzie jak nie tak. Jak nie będzie hotelu Marriott. Jak coś będzie nie tak. Nie, my zrobimy to po swojemu. Wiesz, co zrobili? Ostrzelali go z broni maszynowej dookoła. Podziurawili go to jak auto? Durszla. Tak. Fajne auto odnalazłeś. Tak, to auto. Następnie strzelili do niego z armatki wodnej w szyby. Właściciel, który cię wynajął do odnalezienia tego auta, musiał być przeszczęśliwy. Ale co się dzieje? Samochód się zrobił jak, wiesz, wydmuszka, no bo wiesz, napuch, włącznie z tym, że wyleciał szyberdach z niego, no bo ciśnienie wody tak. To doprowadziło. Czyli zniszczyli szyby, zniszczyli blachę, łomem wywalili bagażnik. No i bomby nie było. Ale i tak państwo potem zapłaciło. Nie, nie zapłaciło. Nikt nie zapłacił. Nie zapłaciło? Nie, nie. Ja wyremontowałem. Właściciel powiedział, on tego samochodu nie chce. No ja mu się raczej nie dziwię. To on tego samochodu nie chce. No to co z nim zrobimy? Samochód totalnie zniszczony. Total szaden. Słuchaj, ale skończę. Ja ten samochód odkupiłem. Od tego właściciela. I jak prawdziwy Polak to auto jeszcze wyremontowałeś. No wiesz, to ono musiałem wyremontować. I zrobiłem go top. Zrobiłem go w serwisie Mercedes. Krzysztof, przepraszam, ostrzelane auto, w które ktoś wpompował wodę, wyremontowałeś? No a dlaczego nie?